i piec. No i? No i w piekarniku. Bo jak na patelni, to się jeszcze ochleją tłuszczem, to po co, nie? W piekarniku. W piekarniku zrobimy. Przygotowujemy obiad. Znaczy pomysł na obiad. Tak, pomysł na obiad. A trzeba opróżnić... Zamrażarki. Właśnie, trzeba, bo tamtego mamy sporo, wiecie. Na dole mamy pełną. Tutaj to jest, ile jest miejsca. Za dużo miejsca nie ma. Ale... Trzeba to opróżnić. Tak, trzeba odpłynić, bo tam... na komunie mięso trzymać. Tutaj, no tak późno, słuchajcie, Igor je, tak późno nam. Dzisiaj, która jest godzina? Jest za 20.11, a on wstał o 8 i je dopiero śniadanie. Ze względu na to, że, znaczy nie ze względu na to, tylko ja też nigdy nie lubiłem śniadań, nienawidziłem. Jak szedłem do szkoły, to do podstawówki na przykład, to dopiero nie brałem śniadania, bo, znaczy brałem, nie, ale nigdy nie chciałem wziąć, bo nigdy nie byłem głodny i wiedziałem, że nie będę głodny, nie, a to zawsze ssanie się włączyło w podstawówce o 10 i się chciało jeść, więc brałem, ale tak niechętnie brałem, ale później znowu jadłem, nie, też nigdy nie lubiłem śniadań. No i tak, a dzisiaj na śniadanie mieliśmy z Ewą oczywiście to samo, czyli... Jak zwykle, kawka i tosty wyskakujące z żurawiną. I z masłem. Ja zawsze jak pójdę tam z kawą rano, no, i robię sobie grzanki z masłem i z żurawiną, to jeszcze widzę, tak skromnie, tylko z rzemikiem. Tylko z rzemikiem, no. Tak skromnie. A tu masz, przyjacielu. Aha, a tutaj mamy taki boczuś kupiony, oczywiście on będzie na kolacyjkę. A tam mamy brokuły i inne różne rzeczy, które będą... I paluszki rybne. I paluszki rybne, które będą na obiad. No bo jakoś czas jedzie, ja tam za paluszkami rybnymi nie jestem. A ja bardzo lubię, dzieci też bardzo lubią. To jest podobno co, niedobre. Co, nie skład, minta? No tam skład bez różnicy, tam skład. Myślisz, że oszukują nas? Pewnie. Wszyscy nas oszukują. Z minta 70%, no to luz, nie? Olej słoneczny. Ale ja myślę, że to będzie to trzymać aż do pieczenia w zamrażarniku, wiesz? Tak? No, teraz no. Oczywiście. No to dobra. To trzymaj w zamrażarniku. Co on tu ma? Grę wyciągnął. Dobra, teraz tak, frytki mamy. To będzie z frytkami, a to z brokułem. Z frytkami. No tak? Z brokułem i z frytkami. A, no to bo wiesz, frytki... frytki zdrowe, znaczy frytki niezdrowe, a brokuł zdrowy. To tak się, wiesz... Co no się tak zrobi, nie? A wiesz, że jestem no make-up? Ja też jestem no make-up, żyję. Tu trzeba datę zmienić, bo tu zła data jest. Tu jest normalnie na kalendarzu zła data. I zmieniamy na następny dzień. Na ten. Dobra, fajnie. Superancko jest teraz. W związku z tym tak naprawdę no, tak mało roboty. Mało jest, nie? To idziemy no, posiedzieć chwilę. Fajnie, no muszę zorganizować. Zaraz powiedzą, że leń by tylko siedział. Proszę Państwa, ja Wam powiem, że ja dzisiaj, Ewa mnie zagoniła do odkurzania. Musiałem odkurzyć cały normalnie dom. Czy to jest normalne, żeby facet odkurzał, żeby facet cokolwiek robił w domu? Babcia, słuchajcie, Ewa to miała taką fajną babcię, ona była taka pro... Kochała. Taka normalnie, że... Jak widziała, że ziemniaki obieram, Ewa. On ziemniaki obiera, to da i zaraz by wszystko robiła. Za facetów wszystko by robiła. No, taka i babcia. Zawsze usprawiedliwiała facetów. Jo. I zawsze była za facetami, także. No właśnie. No. Także taką babcię. No ale takich babciów już teraz nie ma. Teraz są kobiety, wiecie, wyzwolone. Chciałyby rządzić za dużo i trzeba je trochę pacyfikować, tak jak ja na przykład muszę Ewę pacyfikować od czasu do czasu, bo bym sobie nie mogę sobie dać na głowę wejść, prawda? Oczywiście. No. Nawet się ze mną zgadza. Nie, no nie ma co na razie robić, bo jest dopiero 11 za 20, to musimy posiedzieć sobie chwilę i popatrzeć. Na no, może, może, może. Czy w garku na parze? Nie wiem, na parze. Na parze. Tak, na parze. Obojętnie gdzie na parze. Na termomiksie to zrobię. Tak jest. On jest z dnia na dzień coraz lepszy. Ja nie wiem jak to jest. Co? Ten tort. Codziennie jest lepszy. Słyszycie? Ewie smakuje tort. No, codziennie jest lepszy. To są jakieś kpiny.
A zobaczcie, tutaj ta mała buteleczka. O, odkryj, żeby było widać, co to jest. Taka mała. Co? No ten. To? No. To? No. To jest właśnie to. To jest wspomagacz. W razie jakby co? Wspomagacz w razie jakby co, zgadza się. Już. Igor przyszedł i powiedział, że jest głodny. Tak, teraz trzeba szybko robić. Co tu jest w tym? Brokuł na parze. Tu będę robiła bułkę tarto z masełkiem do tego brokułu. Tu będę robiła paluszki, a tam będę robiła fryteczki dla was. Rozumiem. Dobre? Bardzo. Sprawdzam, czy miękkie? Miękkie. Miękkie? Daj, ja sprawdzę też. A nie słone? No nie słone. Trzeba posolić. A one będą tak przypiekane tutaj. No. Takie są dobre, bo takie surowe to są. To są tylko zdrowe. No, prawda. Tutaj będą się robić frytury. Fryturę robimy tutaj. Znaczy frytki w zasadzie, tylko musi zgasnąć światełko. A to pomieszane będą frytki? Mhm. Frytki i te gładkie. No właśnie, to będzie superancko. A ty co tam wyrzucasz? Po ciastkach opakowanie wyrzucasz tylko? Opakowanie. Cwaniaczku. No i teraz... Ja to tak nie przepadam za paluszkami rybnymi, tak szczerze mówiąc. Może jadłem dawno, bardzo dawno temu to jadłem, no to wiadomo. Ojojoj. Jakie ciężkie, teraz mi przesunęło się widzisz i... No. To chyba za dużo, co? Czy tyle? To nie jest za dużo. Nie? A to tam. Aha. A to można wyrzucić w razie czego, ja bo to tam. Coś ty. Nie? Igor? No. Ja nie wiem, co z tą Donią widzisz. Donia jeszcze nie przyjechała. Ona pojechała do koleżanki jak zwykle i już jeszcze nie przyjechała. Zawsze tak do południa było. To nic. Najwyżej nie będzie jadła. Najwyżej nie zje. No, frytki już wylądowały tutaj. Zamykamy. I czekamy. Aż będzie zrobione. A tutaj się robią te właśnie. Chyba nastawiła na chyba 15 minut, czy jakoś tak. No, już wyciąga Ewka. Niektórzy mają farta. Mają farta. My widzisz, jakoś tak nie mamy za bardzo. My w ogóle nie mamy, nie za bardzo. No. W ogóle nie mamy, nas słabo subskrybują, nie? Słabo nas subskrybują, właśnie. Właśnie dlatego będą takie filmy. No, gadaliśmy, bo właśnie teraz takiego oglądam jednego gościa, to mówi, że no ostatnimi czasy mu przychodzą tak 4-5 tysięcy dziennie subskrypcji. No ale tak, to już jest, widzisz. Bułeczka, masełko, to ci powiem, że lubię tak, bo takie surowe, tylko na parze, to tak nie za bardzo. Nie za bardzo, ja wiem, jest, nie, no nie są takie smaczne, one są zdrowe może, ale tam ze smacznym to nie mają za dużo wspólnego. Sól, tak, słone musi być, bo jak nie jest słone, to jest bezsmaczne. No, także słuchajcie, subskrybujcie nas. Udostępniajcie filmy, lajkujcie, to wtedy będzie gitara, bo tak to nie będzie gitary. Tak to nie będzie gitary, mówię wam. W ogóle to smakuje, tak mi się wydaje, jak ten. Jak kalafior, nie? Tak, bardzo no. Podobnie w smaku. Kalafior też jest smaczny, bardzo lubię. No. Ja to lepsze niż ziemniaki, mogą z ich mięsku zmienić, samego warzywa, nie? No tak. Dobra, sprawdzimy frytki. Frytki to dopiero wrzuciłem, to ile czasu te frytki? 10 minut dopiero wrzuciłeś? Tak. Otworzę, sprawdzę to. Jeszcze. Wszystko wrzuciłeś? Wszystkie. Te porki, żeby pozbyć się z tej zamrażki. No i bardzo dobrze. I bardzo gitara. I bardzo dobrze. Też chyba, nie? Co? Nie. Co mówisz, Igorku? Że ile tata ma? Że więcej masz. Ja mam 5, tak? A ty masz? 4. No to zjedz te 4, to ja ci dam moje 5, jak będziesz chciał jeszcze.
Przecież w piekarniku są. Tak, pewnie, przecież jeszcze jest. To. Jeszcze jest dużo. Dobra, to jemy. Zobaczcie, co robią. Ten gra na telefonie, tamta ogląda TikToka. Tutaj pani sobie wsiadła i będzie w laptopie siedzieć. A ty siedziałeś do tej pory na TikToku, ale postanowiłeś nagrać, jak to też my zajmujemy. Nie siedziałem na TikToku wcale. Widziałam. Sprawdzałem kursy walut na CoinGecko i BitBayu. To prawie. No. Tak. A ja muszę kupić ręcznie obrót papierowy. No właśnie, a czemu wczoraj nie kupiłaś? Bo mi przyszła informacja, że przyjdzie... A, rozumiem, dobrze, fajnie. Tak, za późno, oczywiście, że tak. Za późno przyjdzie. A Donia, słuchajcie, wróciła z imprezki i nawet jest trzeźwa, wam powiem. Nawet trzeźwo wróciła. Wybawiły się ostro dziewczyny. Tak? Szybko magazynek. Zrobili im tam imprezkę fajną, nie? Żarcie, jajka i inne różne duperele z majonezem. No, to jest wszystko dobre, oczywiście, że tak. To fajnie. A na przedkoniec zobaczcie, co Ewa znowu wymyśliła. Znowu ten, przestawiła. No. Dobrze, że tutaj są tylko dwie możliwości, albo pod ścianą, albo przed oknem, ale i tak ze dwa razy do roku tak się dzieje, nie? Ze dwa czy ze trzy, Ewka? Sławomir, ty się cieszy, że mi się tak mężczyźni ona, nie nudzą. Ona jest tam, o, że mężczyźni jej się nie nudzą, mam się cieszyć. To nie wiem. A tutaj jest przygotowanie do prasowania. Ale najpierw jeszcze musimy jechać do... No w jedno miejsce musimy jechać. Masz komunikat ci się w kotle gazowym ustawił, że nie będzie ci grzał wody, bo zaniedbałeś serwis, nie? Tak. No i już, i teraz musi jechać do serwisu, żeby naprawić nam, bo nie mamy od wczoraj ciepłej wody. Oczywiście. Także luksus pełną parą. Super. Musimy jakieś alternatywę musimy jakąś sobie zrobić, żeby... Nie trzeba być zależnym... Od kotła, na przykład na prąd. Mieliśmy kiedyś na prąd, ale zlikwidowany był i tyle, nie? Igorku, a podziękuj tutaj widzom za życzenia, bo miałeś bardzo dużo życzeń na urodziny. Dziękuję wam. Pomachaj ładnie widzom. Prześlij buźkę ładnie widzom. Jak? No tak, tak się przesła. No. O, widzisz. Ładny chłopczyk, podziękował, tak, fajnie. Bo miał naprawdę dużo życzeń miał, nie? Dobra, to jedziemy do tego. Jedziemy, gdzie jedziemy? Do Biedronki? Do Biedronki i do serwisu, właśnie. Igor szuka lodów ekipy, Ewa. Igor, i co? Są lody ekipy? Powiedz. Nie wiem. Nie ma lodów ekipy, słuchajcie. To są jaja. To są jaja i kpiny już. Nie sprawdziłeś? To nie sprawdzaj, kolego, bo tam to jest nic wartościowego. To jest jeden wielki chłam. Tutaj mamy, słuchajcie, zakupy, resztę zakupów na tego, na komunie. No, jakbyśmy sklep mieli i robili zakupy do swojego sklepu. No, ale niestety to jest na komunie wszystko, bo robimy sami i nasz kucharz, którego wynajęliśmy, sobie będzie robił właśnie z tego. Miałeś zapisywać i co? Ja mam na paragonach zapisane. Dobrze, i fajnie, superancko. Dobra, zrobiliśmy te zakupy. Jeszcze muszę panu wysłać ten... Jak tu wyjechać? A tu dalej, na odpowiem. Jeszcze muszę panu wysłać ten... Jaki to jest piec? Kocioł. No. Kocioł. To mamy na tym, na książce serwisowej napisane... No, to mówił, że na górze też będzie jakby co... I ten. O, widzisz, tu masz Audi A7, Q7 znaczy. No. Ale taki ładne. Audi Q7. Mi się nie podoba. Nie, no mi się podoba, tylko że mówisz? Cena mi się nie podoba. Tak, takie Audi kosztuje 300 tysięcy. To nowe, nie? A ja nie mam aż tyle kasy. Na samochód? Jakbym miał, to owszem, bym kupił. A ja bym nawet jakbym miała, bym musiała mieć kilka milionów, żeby tak sobie nie pożałować chyba. Tak? No, 300 tysięcy. Nie no, jakbym miał 300, to bym nie kupił samochodu za 300, przecież normalne, nie? No. Kupiłbym za 250, żeby 50 zostało jeszcze. Na amortyzację i koła zimowe. No właśnie. Słuchajcie, Igor tam czegoś szuka w telewizji, Ewa prasuje,
Ja kończę właśnie ten filmik, żebyście mogli sobie jak najszybciej go obejrzeć. Nienawidzę pracować. Już chyba wiedzą, że nienawidzisz. Nienawidzę, oni tak brudzą. No ale trzeba niestety. Trzeba prasować. Trzeba różne inne rzeczy robić, nie? Czego nienawidzisz najbardziej? Ja? No. No nie wiem, dużo rzeczy. Dużo by wymieniać, czego nienawidzę. No, musiałem tu Igora spacyfikować, bo mi włączał muzykę, która nie jest odpowiednia dla naszego kanału. I poszedł się obraził. No ale trudno. Zaraz idzie do szkoły. Odbrazi się zaraz, oczywiście. Dobra, to na razie. Cześć, pa.